Cześć. Muzea, muzea i po muzeach. Po plus minus 6 tygodniach zostały one ponownie zamknięte. Mówię tutaj o województwie mazowieckim. Ponieważ jak pamiętacie, 1 lutego dopuszczono ich otwarcie i pozwolono na zwiedzanie. W dzisiejszym filmie chcę Wam powiedzieć, jak ja wykorzystałam te 6 tygodni wolności, do których muzeów się wybrałam, a co zobaczyłam, jakich artystów polecam i jakie wystawy, galerie zdecydowanie warto zobaczyć, gdy będzie to ponownie dozwolone. Kolejność, w której będę opowiadać, jest losowa. To nie jest żadna hierarchizacja ani próba ukazania, że któreś muzeum stoi wyżej nad innym, po prostu jakoś trzeba było to zebrać. Pierwsze odwiedzone przeze mnie muzeum to muzeum zaprojektowane przez Tadeusza Tołwińskiego, czyli Muzeum Narodowe w Warszawie. I tak stałam w tej kolejce, która wychodziła poza bramy terenu muzeum. Opowiedziałam o tym już w jednym z moich wcześniejszych filmików, do którego link będzie poniżej. No mi to stanie w kolejce zajęło plus minus 55 minut, ale na pewno było warto, bo w Muzeum Narodowym dostępna jest nowa galeria sztuki starożytnej, w której zapoznać się można z obiektami takimi jak chociażby sarkofagi, maski, różnego rodzaju takie skarby tej kultury starożytnego Egiptu. Jest cała gama przedmiotów, artefaktów związanych ze starożytną Grecją. Można zobaczyć rzeźby, malowane wazy. Można się nauczyć na przykład, jak powstają te malowane wazy. Czym się różni malarstwo czarnofigurowe od czerwonofigurowego, jak one powstają, bo właśnie ten proces powstawania był ukazany w takim materiale wideo właśnie w sali, gdzie wystawione były dookoła te wymienione przeze mnie wazy, jakieś dzbany. Także to naprawdę mnie urzekło. Można było się bardzo dużo dowiedzieć i z całą pewnością ta wiedza wchodziła łatwiej niż tylko czytając o tym w podręczniku czy jakimś innym zbiorze, no bo jednak widząc, co po czym następuje, lepiej się to zapamiętuje. Poza tym galeria Faras, która już w Muzeum Narodowym jakiś czas otwarta jest, nie zaszkodzi zobaczyć po raz drugi. Kolejne, czyli już wchodząc na piętra, no to mamy malarstwo polskie, arrasy, ceramikę. No mi się wydaje, że dobrego malarstwa nigdy za dużo, a Muzeum Narodowe w Warszawie faktycznie zbiera takie dzieła kanonu, które wchodzą w skład kanonu, są podstawowe, powstały przez prekursorów różnego rodzaju kierunków i można tam się naprawdę zauroczyć. Ja na przykład jestem cichą fanką Witolda Wojtkiewicza, czyli polskiego modernistycznego, młodopolskiego malarza. I chociażby Porwanie Królewny, które można zobaczyć w Muzeum Narodowym w Warszawie, zawsze sprawia, że zatrzymuje się na czas jakiś, żeby się temu raz jeszcze przyjrzeć. Galeria Zachęta kojarzy się już od razu ze sztuką współczesną i słusznie. Wystawa warta polecenia to jest Rizopolis Joanny Rajkowskiej. To jest taka wystawa, z jaką ja się wcześniej nie spotkałam. Sala przyciemniona, w zasadzie niemalże całkowicie ciemna. Podłoże posypane drewnem. Z sufitu zwisają jakieś też elementy drewniane, jak się okazuje, korzenie. Przechodząc dalej, wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajduje się taki duży ekran. Można oglądać te osoby, które są w sali wcześniejszej, w tej posypanej drewnem z korzeniami. I tutaj istotne jest to, że sama artystka zwróciła uwagę na to, że do powstania tego Rizopolis nie zostało ścięte żadne drzewo. To wszystko były drzewa
już, że tak powiem, wycięte, które miały później ulec jakimś przeróbkom przemysłowym. Ciekawa wystawa. Nie będę spoilerować, jaki był zamysł. Natomiast polecam. Dalej. Ujazdowski. Ponownie sztuka współczesna. I tutaj moje odkrycia sezonu. A mianowicie Ludwika Ogorzelec i jej twórczość. Jej dzieła można również oglądać w Zachęcie. Natomiast ja najpierw byłam w Ujazdowskim, a później w Zachęcie, więc siłą rzeczy, chcąc nie chcąc, najpierw odkryłam ją w Ujazdowskim. I tutaj ta wystawa Szukam momentu równowagi. To jest coś nawet trudnego do opisania. Konstrukcje z folii, metalu, do których można wejść, które można poczuć, które przytłaczają. Tutaj pojawią się zdjęcia. Jak ja to na początku zobaczyłam, to szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, co o tym myśleć. Byłam tak wmurowana i zszokowana, że już od czasu zajęło mi zrozumienie koncepcji, idei. Moja personalna interpretacja tego momentu równowagi to poszukiwanie spokoju i stabilności w tym pędzącym świecie. Ukazanie ulotności, motywu vanitas, tego, że no te jej konstrukcje są kruche. Zapewne no te foliowe dałoby się nożyczkami czy jakimś innym ostrym narzędziem przeciąć. No my też tak naprawdę jako te samotne monady jesteśmy zanurzeni w tym świecie, który może nas przytłoczyć, który może nas zniszczyć, jak te nożyczki niszczą konstrukcję. Także nie, naprawdę, Ludwika Ogorzelec to jest artystka warta uwagi. Ja uwielbiam. I żałuję, że poznałam dopiero teraz. Chociaż z drugiej strony lepiej późno niż wcale. I teraz zmieniamy miasto, bo czas na Kraków. Tak? W Krakowie również zwiedzałam. A dokładniej dwa muzea plus kościoły. To plus kościoły jest bardzo istotne, bo ten mój spacer po Krakowie przysporzył naprawdę wielu kilometrów. Inna sprawa, że tego dnia pogoda była fantastyczna i było tak ciepło, że w płaszczyku i bluzie było zdecydowanie za gorąco. Pogoda aż zachęcała do tego, żeby trochę pochodzić. Jeśli dobrze pamiętam, dobrze liczę, udało mi się zwiedzić 5 kościołów, obejrzeć Wawel z zewnątrz, a weszłam do Muzeum Książąt Czartoryskich oraz do Muzeum Narodowego w Krakowie. Muzeum Książąt Czartoryskich to była moja pierwsza wizyta i tutaj, no wiadomo, dama z łasiczką, tudzież dama z gronostajem, co kto woli. Zapewne jest takim punktem, który jest tym najważniejszym dla większości zwiedzających. Lecą do niej jak na maraton. Ale no właśnie, z uwagi na to, że teraz ogólnie zwiedzających jest mniej i w muzeach ludzi jest mniej, chociaż z drugiej strony no w Warszawie w tych muzeach sztuki współczesnej było momentami tłoczno, no to wyobraźcie sobie, że przede mnie z gronostajem, tudzież łasiczką, nie było absolutnie nikogo. I ja już tak momentami się zastanawiałam, czy to na pewno jest ten obraz, bo nie było no, dosłownie nikogo. Ale jak się okazuje, faktycznie można było się przyjrzeć dziełu Leonarda z bliska, w ciszy, na spokojnie, co na pewno mi się podobało. I to jest jedna z tych zalet zwiedzania w 2020 i 2021 roku. No, że muzea są w większości puste. Nie mówię, że opustoszałe, ale bardziej puste niż kiedyś i dzięki temu można podejść do tych obrazów bliżej. W zeszłym roku trochę tych muzeów zwiedziłam. Głównie w wakacje. No i faktycznie dało się do tych fajnych dzieł sztuki dotrzeć bezproblemowo. Chociaż czasami z tą rezerwacją online, co też przysparzało problemów.
Kolejny punkt Krakowa, jak już mówiłam, to Muzeum Narodowe. No i tutaj wiadomo, dużo Wyspiańskiego. Tutaj się ci Wyspiańscy pojawią. Ale poza Wyspiańskim dostępna była również wystawa czasowa Moc Muzeum. Tutaj nie mylić z Nocą Muzeum, której niestety w zeszłym roku nie było. Moc Muzeum to wystawa zorganizowana przez kuratorów, która miała na celu pokazać, uwidocznić nam, odbiorcom, jak prezentacja, otoczenie dzieła sztuki wpływa na percepcję i na nasze jego pojmowanie. Przykładowo, portret Malczewskiego w białym ubraniu, w białym stroju, był powieszony standardowo na ścianie, ale po bokach umieszczono lampy kolorowe i można było, wciskając taki guzik, zmieniać te kolory, tam na niebieski, czerwony, zielony, biały, żółty. I naprawdę, w zależności od tego, jak tło jest podświetlone, tak my albo zwracamy uwagę na ten obraz, albo nie zwracamy na niego uwagi, albo wyostrza nam się jakiś jego fragment, albo to się w ogóle gryzie. Drugi aspekt. Rama. Ramy często przytłaczają, zwłaszcza te duże i złote. Z drugiej strony brak ramy też sprawia, że jest jakoś tak dziwnie. Jakoś tak nietypowo. No i tutaj Moc Muzeum przychodzi z odpowiedzią, pokazuje, jak te pozornie nieistotne detale wpływają na nas odbiorców i też uświadamiają, jak trudna jest faktycznie praca takiego kuratora wystawy, bo dobór tego tła, dobór tego, jak coś ma być prezentowane, no jest wymagające, bo jednak od zaprezentowania dzieła zależy to, jak widzowie je odbiorą, jak publiczność je też zrozumie, czy zwróci na nie uwagę, czy przejdzie po prostu obok i bezwiednie pominie dzieło na przykład wielkiego twórcy. Tutaj też coś, czego ja nie lubię, także się poskarżę. Nie lubię, jak w muzeum obrazy są włożone w taką szklaną ramę. Znaczy, to nie jest rama. Rama i na całej jakby długości, szerokości obrazu idzie szkło. I jeżeli światło jest umieszczone nad tym obrazem, albo jakoś tak idzie na linii z tym obrazem, to robią się refleksy, to szkło zaczyna się błyszczeć i nie da się dostrzec szczegółów. Jeszcze pół biedy, jak ten obraz jest na wysokości mojego wzroku, to wtedy w całości, no to wtedy można jakoś tam kombinować i z różnych stron patrzeć. Ale no jeżeli ten obraz jest wyżej, a na przykład w Dreznie tam była taka maniera, że te obrazy wisiały jeden nad drugim, często do samej góry, do sufitu, a że te sufity były wyższe niż teraz, to w ogóle nie było widać, co jest na samej górze. I jeszcze jak te refleksy się odbijały w szkle, to już w ogóle nie można było nic zobaczyć. I w zasadzie tylko opis na dole był ratujący, chociaż też nie zawsze. No bo iść do muzeum i googlować ten obraz, żeby zobaczyć te szczegóły, to też tak trochę może nie najlepiej. Ale widzę, że odbiegam od tematu. W każdym razie chodzi mi o to, że z mojej perspektywy, jeżeli obraz jest w takim szkle, które odbija refleksy, to nie. Wspominałam jeszcze o kościołach, ale wydaje mi się, że najlepszym sposobem na przedstawienie Wam tych kościołów będzie odesłanie Was do mojej relacji na Instagramie właśnie z wyjazdu do Krakowa, gdzie te zwiedzone przeze mnie kościoły zostały też opatrzone takim szybkim opisem i moim głosowym komentarzem. A jak Kraków, to z Krakowa blisko do pewnego miasta, którego nazwy zdradzać nie będę, tylko zaprezentuję na kubku. A mianowicie do... 3, 2, 1. Wadowic. Hir. Tak. Pierwszy raz w życiu miałam przyjemność zwiedzenia Wadowic, czyli jak wie każdy Polak, miasta rodzinnego jedynego polskiego papieża Jana Pawła II. A tutaj ten kubek to jest właśnie bardzo fajna mapa. Mapa porządkująca Wadowice. Bo tu się znajduje kościół,
A tu jest dom, tu jest dom Jana Pawła II, w którym z Karola Wojtyły wtedy jeszcze, w którym on się urodził i żył. Tak, a tu jest pomnik. Taki typowy, wiele takich jest. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Muzeum Ojca Świętego jest naprawdę warte zwiedzenia. I tutaj mówię całkowicie na poważnie, nawet osoby, które nie są zainteresowane tą tematyką sakralno-religijną, nie są ślepymi wyznawcami jego idei. Muzeum jest zrobione bardzo profesjonalnie, nie kiczowato, wszystkie fakty są przedstawiane bardzo przystępnie. Rekonstrukcje, które znajdują się wewnątrz tego muzeum, są naprawdę niesamowite i chociażby wejście do tej kamieni, do tego budynku, gdzie on mieszkał, stylizowane na tamte lata, to jest jakby rekonstrukcja już wewnątrz, po wejściu do muzeum, no to nie jest gorsza, a myślę równie dobra jak te rekonstrukcje z Muzeum Powstania Warszawskiego. W muzeum można też zobaczyć jakieś ubrania, takie przedmioty codziennego użytku, zeszyty, notatki, długopisy, świadectwa szkolne Jana Pawła II, ten akt potwierdzający jego wybór go na papieża. Można zobaczyć też na przykład odzież jednego z ochroniarzy poplamioną jego krwią właśnie w wyniku tego zamachu, który miał miejsce. Jest na przykład coś, co mi się bardzo spodobało, czyli taka jakby droga usypana z ziemi z podpisami miejsc, w których Ojciec Święty był podczas swojego pontyfikatu. I no też na piętrze, tutaj jeszcze nie wspomniałam, ich dom, wystrój, pokój, w którym się urodził, kuchnia z widokiem, jaki miał, gdy jadł śniadanie, tam na murze kościoła, bo jego dom znajdował się vis-a-vis tego kościoła, znajduje się pewien napis, który wydaje mi się, że inspirował. Także cóż mogę rzec? Po zwiedzeniu muzeum, po zwiedzeniu kościoła, oczywiście dużo kremówek, także da się wybrać swoją ulubioną cukiernię. Lody o smaku kremówki, również pierwsza klasa, ja polecam. Super. I wydaje mi się, że no warto odwiedzić i też wykorzystać fakt, że teraz tych turystów jest mniej, bo tutaj załączę zdjęcia. No ja tak naprawdę na tym placu przedkościelnym byłam, można powiedzieć, sama, tam nie było żadnych tłumów, a śmiem twierdzić, że w okresie pielgrzymkowo-turystycznym raczej szansy na zwiedzenie tego muzeum w spokoju i bez tłumu ludzi nie będzie, także zachęcam do wykorzystania tej okazji teraz. Znaczy, jak będzie po prostu możliwość. Poza tym, co wymieniłam, udało mi się jeszcze jeden raz pójść do Teatru Muzycznego w Warszawie na sztukę o nazwie, o tytule Aida. Niestety więcej tych wyjść się nie dało zrobić. Może gdybym wiedziała, że to jest tylko 6 tygodni, to też trochę więcej bym pokombinowała. Ale łatwo gadać po szkodzie. Było jedno i ja jestem z niego bardzo zadowolona. Również polecam chociażby ścieżkę dźwiękową, którą można sobie odsłuchać i po polsku, i po angielsku w internecie. I wygląda na to, że to by było na tyle. Jakoś dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli też zwiedziliście jakieś ciekawe muzea podczas tych 6 tygodni. Muzea, które były warte odwiedzenia. W sumie to każde muzeum jest warte odwiedzenia. Zależy jeszcze od tematyki, ale znowu odbiegam od tematu. Podsumowanie mojego dzisiejszego odcinka jest takie, że warto zwiedzać muzea, że muzea rozwijają. Muzea o różnej prezentujące różną tematykę są równie istotne i warto do nich uczęszczać. Co mogę dodać więcej?
Zapraszam do subskrypcji, do lajków, do komentarzy, do wyrażania swoich opinii i do zobaczenia za tydzień.